Cześć, z tej strony Trap.pl, a na dzisiaj w planach miałem nagrać wam kolejny odcinek serii Trap.pl News, ale chyba musimy sobie to przełożyć na raz następny, ponieważ dzisiejszej nocy wydarzyło się coś, czego myślę, że naprawdę mało kto się spodziewał, ponieważ TK6ix9ine zaliczył, no co tu dużo mówić, wielką wtopę. To znaczy może inaczej, na 90% zaliczy ją w przeciągu najbliższych kilku dni, przez co już teraz cała rzesza jego przeciwników, czytaj pół obecnej światowej rap sceny, nie zostawiła na nim suchej nitki. I do teraz na cały głos naśmiewają się z niego w internecie. Tak, jeśli dobrze skojarzyliście to, o czym teraz wam mówiłem z tematyką naszego poprzedniego odcinka, to możecie się domyślać, że chodzi o najnowszy album Kolorowego, którego wyniki są mocno poniżej oczekiwań Daniela Hernandeza. Ale jak zwykle, wszystko w tej kwestii nie jest takie czarno-białe i niektórzy twierdzą, że raper został oszukany. A w jaki sposób? O tym właśnie zaraz się przekonacie. A jeżeli wy nie chcecie zostać oszukani na podrobionych rzeczach, to polecam wam ściągnąć aplikację Dropsy, która jest właśnie partnerem dzisiejszego odcinka i którą serdecznie polecam wam ściągnąć i z niej korzystać. No bo na serio ułatwia ona mocno życie, wiem to z doświadczenia, ponieważ Dropsy informują was o wszystkich streetwearowych premierach. Podają wam miejsce, godzinę oraz datę, gdzie daną rzecz będzie można zakupić. Yeezy, Jordany, dropy marki Supreme i wiele, wiele więcej. Aplikacja również daje wam dostęp do codziennej dawki najlepszych przeceń w sieci. Air Force, buty od Adidasa, Nike, masa ubrań i akcesoriów w świetnych cenach. Linki do pobrania aplikacji Dropsy znajdziecie w opisie filmu, więc serdecznie was tam zapraszam. Tak dokładnie i zapraszam was też na koniec tego odcinka, w którym opowiem wam parę słów na temat mojej ostatniej przerwy w nagrywaniu. Wytłumaczę wam po prostu skąd ona się wzięła. A nasz odcinek zaczniemy sobie może od informacji, o której pisaliście mi licznie w DM-ach na moim oficjalnym Instagramie Trap.pl News, że ją pominąłem w ostatnim filmie. Więc na waszą prośbę teraz nadrobimy sobie tą mocno dziwną i zaskakującą historię, która miała miejsce zaraz po tym, jak 6ix9ine wrócił z Los Angeles do swojego ukochanego Nowego Jorku. No bo na lotnisku czekała na niego naprawdę mega dziwna sytuacja. Zresztą zobaczcie sami. Tak, i jeśli nie zauważyliście tego na tym ujęciu, co się tutaj stało, to myślę, że nagranie z drugiego kadru powie wam wszystko. Czy widzieliście tę babę i czy wykryliście jej niecny plan? Głupia sama rzuciła się pod nogi Tekasiego, bo pewnie chciała na nim wyłudzić jakiś pozew sądowy. Wiecie, jakąś kaskę, a tymczasem wyszła na totalną. A dodajcie sobie tutaj co chcecie. W każdym razie sytuacja na pewno niecodzienna i bardzo dziwna. Tak, ale przechodzimy sobie teraz do głównego tematu naszego dzisiejszego odcinka, czyli do albumu 6ix9ine, który wyszedł w zeszły piątek pod nazwą Title Tales. Przypominam też, że tego samego dnia miał wyjść nowy album Lil Durka, który miał być głównym konkurentem projektu Kucyka. No wiecie, miał on reprezentować przeciwników Daniela Hernandeza. Jednak finalnie Lil Durk wstrzymał się z premierą swojego nowego krążka, pokazując tym samym, że nie przyjął 3 milionów dolarów oferowane mu przez label Tekasiego w celu pociągnięcia dalej ich internetowego sporu. I swoich fanów zadowolił jedynie singlem pod takim samym tytułem, The Voice. No ale za to tego samego dnia wyszedł na przykład album Big Shona, czyli nieco starszego gracza, już mocno zasłużonego. Album pod nazwą Detroit 2 i jak się okazuje, to jest właśnie główny konkurent na dzień dzisiejszy 6ix9ine'a w kontekście zajęcia pozycji lidera na przykład w rankingu Billboard Hot 200, 200 najlepszych albumów każdego tygodnia. No i tak w ogóle, to w ostatnim filmie nie wypowiedziałem się na temat Title Tales, tak samo jak i na temat singla go promującego podczas premiery pod nazwą Tutu, więc właśnie teraz to zrobię. No i zacznijmy od Tutu, które moim zdaniem jest no takim przyjemnym trackiem. To znaczy, no nie jest on jakoś w moich klimatach, ale trzeba przyznać, że refren wyszedł naprawdę spoko i jest mocno chwytliwy. Zwrotki jedynie wyszły trochę gorzej, ale ogólnie raczej całość na plus, chociaż też szału nie ma. Podobnie jak i szału nie ma z całym albumem. Jak dla mnie jest on po prostu średni. Takie przynajmniej jest moje zdanie. Spodziewałem się po prostu czegoś lepszego. Uważam, że Dummy Boy był o wiele lepszym projektem. W ogóle to z tego co się mówiło, to Tekashi miał wydać dwa albumy jeszcze w tym roku. Jeden w języku angielskim, a jeden w języku hiszpańskim. A tymczasem, jak widzimy, już ten pierwszy jest bardziej mieszanką tych dwóch klimatów. I to właśnie też nie do końca przypadło przynajmniej mi do gustu. No bo po prostu nie jestem fanem tych latynoskich
polskich brzmień. No nie wiem, może jeszcze z czasem siądzie mi bardziej, zobaczymy. Wy napiszcie mi natomiast dzisiaj w sekcji komentarzy, jak zapatrujecie się na ten nowy projekt Kucyka, bo to też mnie bardzo ciekawi. No ale w każdym razie, pierwsze prognozy co do wyników tego albumu były dosyć pozytywne. Może nie były takie, jakie wymarzył sobie Tekashi 6ix9ine, bo na pewno celował on przynajmniej w ponad 200 tysięcy. Jednak wynik 150 tysięcy, jaki był prognozowany, nie byłby na pewno rozpatrywany w kategoriach porażki. Tym bardziej, że płyta Big Shona prognozowana była na jakieś 110 tysięcy sprzedanych kopii. I to by oznaczało nic innego jak triumf 6ix9ine'a w Stanach Zjednoczonych. Dlatego kilku całkowicie postronnych raperów nagle postarało się o promocję tego nowego albumu Big Shona. Na przykład Young Thug, który wrzucił właśnie taką okładkę tego projektu na swojego Instagrama, dopisując: precz ze szczurzym gównem. Na co 6ix9ine odpowiedział mu wtedy, że przecież jego podopieczny Gunna też jest kapusiem, ale wszyscy sobie wybierają, kogo nazywają szczurem, a kogo nie. Po niedługim czasie też Tattle Tales znalazło się na pierwszym miejscu amerykańskiego iTunes. No i jeszcze wtedy nic nie wskazywało na to, że tak wielka wtopa może się Danielowi Hernandezowi przytrafić. Dlatego też 6ix9ine nie zamierzał przestawać trollować swoich wrogów i nie umieszkał porównać statystyk jego najnowszego singla z najnowszym singlem Lil Durka. Za pomocą takiego posta na swoim My Story, dopisując: mężczyzna większy od mały chłopiec. Oraz dodatkowo uznał, że wstrzymanie premiery najnowszego albumu przez Lil Durka było świetnym ruchem z jego strony, bo po prostu nie miałby z nim szans. Durk wtedy odpowiedział, że jego jedna nuta jest lepsza od całego albumu kolorowego i nazwał się chicagowskim Jay-Z. I tu jak dla mnie go mocno poniosło, żeby porównywać się do takiej legendy, co też licznie zarzucali mu internauci. Jednak w końcu 6ix9ine wyczuł, że coś złego dzieje się z tym jego nowym albumem, że jest pomijany na platformach streamingowych, takich jak Spotify czy Apple Music, że jego nowy projekt praktycznie nie wyświetla się nikomu, na przykład tym osobom, które chcą sprawdzić najnowszą muzykę, co rzeczywiście jest dosyć dziwne i może wyglądać na taki lekki sabotaż. Do tego coraz więcej nagrań zaczęło trafiać do internetu, na których ludzie zdzierają plakaty z nowym albumem 6ix9ine'a. No wiecie, Tekashi po tym wszystkim musiał czuć się, zresztą nie po raz pierwszy, mocno blokowany przez przemysł muzyczny, tak jak i przez swoich wrogów. Jednak prawdziwa bomba spadła do nas wczoraj w nocy, kiedy cały świat obeszła informacja, że przewidywania co do sprzedaży albumu Tekashiego drastycznie spadły. Ze 150 tysięcy do tylko 50 tysięcy. Co jak na gościa, do którego należą obecnie wszystkie rapowe rekordy YouTube'a, no jest po prostu bardzo słabym wynikiem. No wręcz tragicznym. I jeszcze nie wiadomo dokładnie dlaczego tak się stało. Dlaczego ta liczba tak drastycznie spadła. Mówi się o tym, że odliczone zostały zakupy albumu z merchem 6ix9ine'a. No wiecie o co chodzi. Od niedawna ta zasada została oficjalnie wycofana. I do ogólnego rozrachunku już nie mogą się wliczać egzemplarze albumu dołączone do jakiegoś merchu. Opowiadałem wam zresztą o tym niedawno, w którymś z odcinków. I na razie właśnie głównie o tym się mówi, jako o przyczynie tego drastycznego spadku. Dokładnej przyczyny jeszcze nie znamy, ale oczywiście temat już podłapali wszyscy jego przeciwnicy, którzy nie pozostawili na nim suchej nitki. Dlatego Blueface napisał, że to właśnie koniec 6ix9ine'a. No cóż, na jego miejscu, przy tym jak ostatnio sprzedał sam jedynie kilkanaście tysięcy kopii, to tak bym nie pisał. Lil Durk zaczął się wymądrzać, że tak to się właśnie kończy, gdy się z nim zadziera. No i wiecie, to nie jest tak, że jestem po stronie 6ix9ine'a, ale ten gościu cały czas jakoś coraz bardziej mnie wkurza. Lil TJ dodał jedynie serię śmiejących się emotek. No bo teraz na to by wychodziło, że swoim premierowym studyjnym albumem TJ pobił kolorowego dwukrotnie, ale i tak najlepszą reakcją była reakcja Trippiego Reda. Zobaczcie sami. Lil Durk na koniec dodał, że mógł wziąć te 3 miliony i wypuścić album wtedy co 6ix9ine, bo nie dość, że zgarnąłby tą całą kasę, to jeszcze by go pokonał. 6ix9ine natomiast póki co, jak nagrywam ten odcinek, jeszcze siedzi cicho i nie ustosunkował się on ani razu do tej wiadomości. Czyżby po raz pierwszy nie wiedział co powiedzieć? Nie wiedział co ma teraz zrobić? No nic, pozostało nam jedynie czekać na jego odpowiedź. Pozostało nam czekać na to co stanie się dalej, ale sprawa jak widzicie jest coraz ciekawsza, dlatego nie czekajcie. A, chwila, miałem wam jeszcze wytłumaczyć moją przerwę na kanale, za którą swoją drogą chciałem was też przeprosić, bo dużo działo się na rapowej scenie w tym czasie, ale spokojnie, będę chciał wszystkie informacje, konsekwencje nadrobić już na dniach. No ale wracając, to ta przerwa, tak jak pisałem zresztą na karcie społeczności, wzięła się z problemów prywatnych. Nie chcę zdradzać żadnych szczegółów, ale naprawdę bardzo dużo ciężkich sytuacji ostatnio się na mnie nałożyło. Dostałem kilka takich mocnych strzałów w pysk i musiałem się potem wszystkim ogarnąć. Mam nadzieję, że rozumiecie. Przerwa też była poza tym potrzebna, bo wpadłem chwilowo w taką monotonię. Na pewno wiecie o czym mówię.
jednak jednocześnie podczas niej starałem się nie próżnować i już wam mogę zdradzić, że za niedługo ruszam z grubym projektem, który mam nadzieję, że bardzo wam się spodoba. Więcej może na ten temat powiem wam jeszcze kiedyś indziej. Na pewno zajdziemy jeszcze na to czas. No a teraz, tymczasem ja zapraszam was do subskrybowania tego kanału razem z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych rapowych materiałów, żeby wiedzieć, co się na świecie dzieje. Zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie na naszą grupę Traperzy na Facebooku i na mojego Instagrama trap.pl News, a tymczasem ja się już z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć!